Cześć, mamy, witajcie z tej strony Mister15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Sąsiedzi. Oczywiście piękna, cudowna seria jest ze mną Tamas. Witam na twoim kanale, cześć. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście jak sąsiedzi, to nie może zabraknąć, oczywiście, Bolusia. Witam serdecznie i Brączusia. Siemano. Witam bardzo mocno, bardzo mnie to cieszy. Jak widzicie, jesteśmy przed nowym budynkiem. Nowym budynkiem, który zabrał nam bardzo dużo pieniążków i... Mam zgrabiać, czy co? Ogromny kredyt. Nie, ty sobie prasuj tam, na spokojnie. Postanowiliśmy postawić pięknie i cudownie biogazownię, którą dość dobrze znacie z serii Od Zera, ale ona najbardziej tu się wpasowała, by w końcu ruszyć z czymś swoim. Swoim zarobkiem. Chłopaki mają kurnik, my tak za bardzo nie chcemy, żeby było wszystko identycznie tak samo, więc ten kurnik stawiać nie będziemy, jak na razie. Może coś kiedyś, ale o tym na razie nie myślimy. Bardzo mocno też pisaliście, żeby nie używać biogazowni tej, która jest za darmo u nas pięknie i cudownie, więc postawiliśmy bliżej swoją. Za całą inwestycję wydaliśmy 300 tysięcy. Jest to naprawdę spory wydatek. W tym momencie mamy około 500 000 kredytu. Więc będzie spłacania, myślę, że tyle sezonów, że nawet nie chcę liczyć, ale będziemy w końcu mogli zarabiać na swoich rzeczach, czyli na gnojowicy, oborniku, słomie i kiszące. Będzie naprawdę duży zarobek z tego, tak mi się zdaje. Jeżeli nie, no to wtopiliśmy, ale daj Boże, żeby tak nie było. Mamy tego dużo, fajnie by było w końcu korzystać z tych krów na każdą opcję, jaką tylko da się, bo jak na razie te krowy to tylko mleko i nic więcej. Coraz szybciej rosną, coraz więcej ich jest, więc to jest też wielki plus, więc w tym odcinku na pewno powoli zaczniemy coś tutaj przywozić, ale najpierw jest też robota. Oprócz tego mamy tutaj fajny kawałek areału, który ogarniemy i dołączymy do tego pola 97, gdy tylko zbierzemy tutaj pszenicę, więc myślę, że w najbliższych odcinkach, bo jeszcze oczywiście nie dojrzała. Oczywiście, jeżeli chodzi o biogazownię, będziemy się bawić później. Sporo roboty jest, ale najpierw idziemy zrobić sianokosy upragnione, które już tutaj Tanas bardzo fajnie pracuje. Nie chciałem tutaj ani pokazywać koszenia, bo już tego koszenia było ostatnio. Też prasowania nie będę chciał, bo też ostatnio na kanale troszeczkę poprasowałem, więc czas na zgrabianie. Pozgrabiam sobie do końca, bo sąsiedzi, jak dobrze pamiętam, chcą zapożyczyć sobie zgrabiarkę na jakieś tam akcje słomiaste, na słomiany zapał, że tak wyrażę. Więc ja teraz najważniejsze, żebym to zgrabił. Jak zgrabię, od razu przerzucam się na owijareczkę. Zacznę sobie owijać, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Czy uda mi się tak fajnie tutaj wykręcić? A może lepiej wyłączę, bo... Lepiej nie, bo zrobi się jakiś, to wtedy. Zrobi się jakiś zygzak i będzie taki finał. McQueen. Czekaj. O, czekaj. Tak wezmę. Będzie zabrał. I lecimy dalej. Owijareczkę kupiliśmy sobie w poprzednim odcinku u Tanasa. Jeżeli ktoś nie oglądał, zapraszam serdecznie. Oczywiście na współę z sąsiadami. Wyszło nas to po 11 tysięcy, tak. Coś takiego. Więc... że się tak wyrażę, żyła złota, tym bardziej, że... tą owijarkę używamy raz, dwa razy do roku. Może, że są misje, to jest więcej, więc tam już aż tak wyliczać nie będę, ale jeżeli chodzi o naszą gospę, to spokojnie raz w roku na pewno będziemy robić taką akcję z sianokiszonką. Na razie chcę jak najszybciej, no bo mamy ten biogaz i też, żeby na tym biogazie coś tam zaczęło działać, więc tą kiszonkę będzie można powoli sprzedać. Co zrobimy dokładnie? Czy będziemy sprzedawać belki, czy tą kiszonkę, którą mamy już na pryzmach, to zobaczymy z czasem, że się tak wyrażę. Jak będzie nam wygodnie też karmić, to będzie trzeba ogarnąć, bo mamy też nowy paszowóz. Może w tym odcinku, jak starczy czasu, ukręcę jeden TMR. Bałek to lepiej nie ukręcać. Ukręcę TMR-ka dla naszych krówek, bo no rosną coraz bardziej, jest ich coraz więcej, no jak dobrze pamiętam, chyba 80 czy 90 tak, sztuk coś takiego. Było ostatnio. Cały czas się rozmnażają, na bliższym czasie na pewno też się rozmnożą. Będą kolejne 10 czy 20, więc nawet te 100 krów to już coraz szybciej, coraz lepiej, bo będziemy w końcu mogli też je sprzedawać, bo przy, nie wiem, 100 chyba 20 czy 120 krowach chyba, będziemy musieli powoli je już wywozić i sprzedawać, bo nie będziemy mieli też miejsca, więc kolejny dodatkowy zarobek z krów też będzie dzięki temu, a wiadomo, że czym
więcej ich będzie, tym szybciej będą się rodzić. Sąsiedzi, kochani, gdzie mam wam zostawić tą grabiarkę tutaj na polu? No to aż tak dobrze nie ma. Sesiące robicie? Tak. To ja zaraz tam podjadę czwórką. To żeby tutaj nie przeszkadzać sobie na polu, to ja tam postaw, odstawię przed domem. Może Zbyszka na go, tam jego ten plac. Gdzie Zbyszka na plac? Tam gdzie zawsze kombajnem u niego. Ja ustawię koło domu i przy drodze będziesz mógł, bo ja i tak muszę pojechać po mój zestaw, ale zanim zestaw, to ja sobie cofnę, tylko najpierw, gdzie ja zostawiłem, a dobra, już wiem, że zostawiłem obciążnik, bo jednak do belek może być problem, więc lepiej ten obciążnik z tyłu w dojczyku mieć. Proszę bardzo. Dawaj. Dokładnie. Dlatego od razu cygmyk fuch podjeżdżamy. Dobra, to będzie festa. No. Napełni zaraz obronę, albo dobra. O to nam też chodzi, żeby zrobić te trzy pokosy. Ten ostatni nie wiem jaki będzie, bo będzie to pokos typowo w, nie wiem, październiku? Coś w ten deseń myślę. Więc to będzie późno. Na razie jest jak najszybciej, więc możemy działać z kiszoneczką, żeby potem sobie ją sprzedać. Jeżeli chodzi o nasze pieniążki, no jesteśmy na mega dużym kredycie, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. I też gdy już tak gadaliśmy naprawdę ostatnie chyba trzy odcinki pod rząd o tym, o tej biogazowni, o tym wszystkim, że ja mega byłem nastawiony na tym, żeby pójść na biogazowni, żeby nie korzystać z tamtej, żeby mieć coś swojego. Tutaj z sąsiadami dogadaliśmy się, żeby też było fair, no bo wiele odcinków już o tym gadałem, że no trochę było bezsensownie, żebym ja kupował tutaj biogazownię, chłopaki będą korzystać z tamtej, więc została umowa, że biogazownia będzie tylko używana do misji i do niczego więcej, więc też my będziemy z niej korzystać, no bo jeżeli nam wyskoczy jakaś usługa, gdzie będziemy musieli zrobić siano, kiszoneczkę i sprzedać tam, no to też takowoż to wykorzystamy, ale już sprzedawać reszty nie możemy tam, tylko u siebie. Co się staje, że ta belka nie chce się tutaj do nas wturlać? O, teraz się wturlało. Ona nie chce. Ona nie chciała z nami. U nas jest 10 na 10, ale nie chce wejść do owijarki. Dokładnie. 1 na 10. Daj Boże, żeby jak najwięcej tych białych było. Na pewno nie możemy popełnić tego błędu i musimy poczekać, aż te belki nam się sfermentują. Dokładnie, bo tak. Ostatnio żeśmy zwalili trochę sprawę, więc dlatego teraz już nie popełnimy tego błędu. Nie wiem właśnie, już to spójrz. Nie, fermentacja zero jest. A widzisz, czyli bardzo dobrze. O, widać gdzieś tam kątem oka i nawet wy też widzicie, że sąsiady przyjechały po zgrabiarę. O Jezus. Ciekawi mnie to z jednej strony, jak sąsiedzi sobie tam ogarną akcję ze słomą i jak to będzie wyglądać. Oby te pokosy nie były tak ogromne, że nie dacie rady tego pasować. Nie no, pokosowy. Nie wiem, nie bawiliśmy się. Powiem szczerze, nie kojarzę, żebyśmy kiedykolwiek słomę zgrabiali. Nie. My teraz przy takich dużych polach, jeżeli to jeden zostanie, to będziemy bardzo mocno na tym myśleć, jeżeli to dzisiaj będzie widać, że warto było. Tak. A chyba będzie warto, bo na tamtym polu to są takie wybijaki. Jeszcze na prostych kawałkach, tak cię mogę, nie? Więc pomysł nie gubi, bo naprawdę macie teraz dwa kombajny i no jednak różnorodność jest ogromna. Czy uda mi się schować? Nie da mi się. Ja pierdzę. To bardzo podjechałeś. Jest nie tak. Bardzo zawinąłeś, myślisz bardziej do środka. Wiem. Ale nie chciałem. Bardzo biznes stoi. Nie chciałem ogólnie przeszkadzać, ale widzę, że będę musiał. No. Czekaj, ja sobie przejadę tędy, tutaj, pomiędzy tobą. Albo i jednak. O, proszę bardzo, jak ładnie to zrobiłeś. Serdecznie dziękuję. O, tu mam już kolejną beleczkę. A my teraz wszystkie siły, jakie będziemy mieli, będziemy pakować w biogazownię, żeby sprawdzić wydajność, sprawdzić zarobek z niej. Oby naprawdę się to jak najszybciej zwróciło, to po pierwsze, no i żebyśmy zaczęli fest zarabiać na niej, bo mamy kiszonki dużo, mamy słomy dużo, a o gnojowicy, oborniku już nie wspomnę nawet. Będziemy też mogli sobie sprawdzić też czasem. Będziemy mogli obornik rzeczywiście zobaczyć, ile tam dostaniemy, nie?
Wiesz co, kurczę, bo jak my zaczniemy wrzucać całą resztę, to nie sprawdzimy. No, na razie teraz nie wrzucisz belek, bo muszę sfermentować. Nie, ale obornik. No, obornik tak. Mamy belki przecież sfermentowane, mordo, z misji. No, i cały też, jeżeli chodzi o kiszonkę, calutką pryzmę. Więc teraz, z jednej strony, bardzo mnie to zaciekawiło. No, trzeba coś zostawić. Tak, nie możemy też popaść w taką trochę głupotę i chęć dużego zarobku, że wywalimy całą kiszonkę, całą słomę, a potem nie będziemy mieli czym karmić, bo w tym momencie, jak sami dobrze wiemy, mega nam dużo wcinają tego żarcia i słomy i ogólnie tego wszystkiego, bo po poprzednim odcinku, gdy przewijaliśmy sprawdzić biogaz, no aż za dużo nam zeżarły i żeśmy nie wiedzieli. Ale teraz, tak szczerze mówiąc, zaciekawiło mnie to i ja lecę z jedną łyżką obornika, czyli z tym typową toną, sprawdzić, żebyśmy mieli spokój z tym obornikiem. Ogólnie mamy nowy chwytak do balotów, który też zakupiłem, bo nam się przyda. Szczerze, nie używałem go chyba nigdy, nie przypominam sobie, więc naprawdę nie wiem, jak to Ej, będzie. Ej, a w tej wykazaniu, bo zapomniałem, jak było na wzera, nie można też czasami buraków? I ziemniaków. Aha, no to chyba trzeba będzie też taką biogazownię postawić. Tam jest chyba tylko rozdrabniacz, tak? Zaraz ci Tak, tam rozdrobnione, no. Dobra, to zaraz ci podpowiem. Boże, no tak, bo rozdrabnia ziemniaki. Tam jest jeszcze zajebiście, teraz dopiero do mnie doszło, że przez ta słoma kurwa jeszcze tam jest, nie? Na normalnej biogazowni nie można by wchodzić, te słomy było. Jo. A ta biogazownia jest dorypana. Więc biogaz jest spoko, jest to 150, więc nie powinna jakoś mega, mega szybko działczyć, chociaż na od zera dość spoko idzie. Może nie zapierdziela nie wiadomo jak, ale jak mamy nawrzucone, to tam całkiem pieniążków daje. Chociaż tu mamy co innego, bo aż mi się turo odpiął z tego wszystkiego. Dobra, to musimy naokoło lecieć, bo... Chociaż szczerze, to mogę stąd obornika wziąć nawet i będzie wiadomo. Ty łatwo wyjechać, pojedzie sobie. Dokładnie. Będzie blisko. Bo obornika jak dzisiaj mamy ogrom i tyle samo mamy gnojowicy. Oczywiście, żeby zarabiać gnojowice będziemy sprzedawać na biogazowni, a brać kompost i tym, jeżeli starczy czasu, to tym się też dzisiaj zajmę. Mamy 20 tysięcy litrów kompostu już na starej biogazowni, czyli tamtej naszej ogromnej, dużej, bo tam żeśmy korzystali, więc będziemy musieli sobie te dwie beczki przywieźć. Mamy tam ponad 20, ale już mi się po prostu nie będzie chciało po te 2 czy tam 3 tysiące jechać taki kawał, więc to ogarnię, co mówiłeś? Beczka 8 tysięcy podaje za mapę. 8, a nie 10? Się zdawało, że dycham. 8 chyba. A no dobra, no to... No ale to tak czy siak, no. Będziemy sprawdzać, bo dokładnie już tam nie wiem, ale mi się zdarza, albo mieliśmy 22, albo 24. Ale tego to już ci nie powiem. Dobra, ja już sobie podjeżdżam i zaraz sprawdzimy. Jak w ogóle ta biogazownia działa? Daj Boże, żeby jak najlepiej. Bo kiedy chcesz to zrobić? Zaraz też sprawdzimy. Gdzie? Na pierwszej polu. Tu? A jo, jesteś. Jak idzie? Fajnie to wygląda. Obornik. 999. Poproszę o odpalenie. Pokazuje, że daje dużo energii i daje kompost, więc ogólnie coś mi brakuje w niej, a coś ma ta oryginalna, jeżeli chodzi o znaczek. I teraz tak się zastanawiam, co brakuje tutaj. Tego gazu, nie, no to energia. Jest gaz, jest energia, ale coś... Ty masz włączonego tego? Masz przecież, nie sprzedawałeś jeszcze. Weź, co tam jest za... Tam są trzy znaczki na dole? To ja? Mam zobaczyć to? Nie, Bolek. No, on... To ja? No. W twojej biogazowni. Zobacz, w tej dużej biogazowni. Bo no mnie ta teraz to jest bez porównania, ta to jest z Modchaba, to całkiem inaczej ona działa. No bo tu tam mam... masz kiszonka, gnojówka, obornik, rozdrabiasz do buraków. No tak, ale w przepisie niżej. Co dostajesz na przykład za... Aha, tam... dostajesz energię, butlę z gazem i... A, widzisz. Czyli ty masz, tam jest jeszcze butla z gazem, a my tej butli z gazem nie mamy. Kolejne pewnie dodatkowe pieniądze, a tu dostaję tylko energię. Nie wiem, ale tam dostajesz jedną, jak dostajesz na przykład energii 2000, to dostajesz tylko jedną tą butlę, nie wiem co to jest. Ja no, nie chcę. Ale jest, tak czułem. Przepis. Obornika tak. Ile za ile? A tam, a no jo, a tam obornik. Jest...
Za 505 obornika to dostaję 455 energii, jeden gaz i 125 i 152 kompostu. To ja mam za 1900, 200, a nie mam tej tego gazu, tak. To jest tylko to. Ale dobra, mniejsza z tym. Grunt, że no czymś się różniło. Ja miałem tak gdzieś przed oczami, że tam były trzy rzeczy, a nie tylko dwa, więc to jest zawsze strata, no ale też nie oszukujmy się, to jest mniejszy, o wiele mniejszy. No ja nie wiem, najlepiej biogaz, no, nie wiadomo co to jest, bo jak to jest tylko jedno, to nie wiem, czy to coś daje. Myślę, że coś daje, no nie wierzę, że nie daje. Ale dobra, grunt, że sprawdziliśmy to, bo mnie to mega ciekawiło. Pomawiać dalej? Jest. Co? Pomawiać barki? Nie, zaraz sobie będę dalej owijał. Ty możesz zbierać, jak już trasowałeś. No, na razie nie mam czym. Dobra, poczekaj. Już wracam. Fajnie, bo mam czym. Bardzo mocno wracam, sprawdziłem, więc dzisiaj też będziemy ogólnie pewnie przewijać, domyślam się. Czy nie? Raczej tak. Raczej tak. To dobrze. Więc wtedy sobie po przewinięciu od razu weźmiemy. Dobra, ja ci oddaję tutaj dojczyka. Podepnij sobie tutaj chwyciaka i działaj dalej, a ja lecę. Jeszcze sobie powiesz, no bo to jest rzecz najnowsza. Jeszcze dobrze nieogarnięta przez nas. Dużo tutaj belek będzie. Oj, już to widzę. Więc będzie się działo. No. I no. Szczególnie boli mnie to, że nie sprawdzę tego obornika. Jeżeli nie przewinę całego dnia, to nie sprawdzę, co nie? Więc tu jest trochę lipa. A jedziesz pod wysypać. Że cały dzień potrzebny? Tak, no bo nie pokażę mi wcześniej, ile zarobiłem z biogazowni. Bo przychód jest dopiero chyba po północy. Tak mi się coś zdaje. Ile masz tam było? A dobra, nie wiem. Zobaczę. Tak patrzę, to 80, aha, dzienny koszt produkcji, to już jest 84 zł. Mój Jezu. 45 ton. Więc tutaj, grubo. Nie wiem, czy w ogóle jest tutaj, sens sprawdzania tego obornika, bo... To się zmieści tam na kurach? Jeżeli będziemy mieli sprzedać, to tam dużo i tak nie sprzedajemy, więc... Zobaczymy. Bo Boże, fajnie, fajnie by było gdzieś zarobić też więcej. Na pewno na biogazowni najwięcej zarobimy, więc... Tak, na kurach się zmieści, bo musisz ich wysypać ten, w koryto. Kury wysypać w koryto? Mój jest. Jest tu w prawo od razu, nie? Idź po kurach. Jak to ogólnie idzie ładowanie? Tak z ciekawości? Zobaczymy dalej na razie. Ale nie, no ten chwytak coś tam działczy dobrze? Jo. Bo ja powiem tak szczerze, że... Moim zdaniem tak, powinno się go brać. No mi się zdaje, że inaczej go nie weźmiesz, to nie? Inaczej tak średnio. A powiedz mi... Walimy te wielkie belki? O Jezus! To będziecie robić? Nie! Nie? Rób 150. Wiesz ile tu tego będzie? Tak, nie będzie robić takich rzeczy. Dobra. 80 są obrzydliwe. No to z tego pola bym zrobił. To jest daleko, do więzienia będziemy wywozić ten... No. Nie wiem, co trzeba bardzo blisko podjechać. Nie, no to jest za dużo słomy, będziemy mieli, zdechniemy od tego. Zobacz, jeszcze mordo mamy ile owca i tego, robimy 180. No ja polecam 180, bo może wyglądowo nie są idealne, ale jednak no, robią robotę, tyle mogę powiedzieć. Z teraz samych 150, ile mamy owiniętych, to jest hit, co nie? Ale to masakra. Tym bardziej, że tak my mamy tyle jeszcze pól do sprasowania, to jak zrobimy stuk, 150, to nie wiem, czy by nam całe pole starczyło z togu. A 180 naprawdę jakoś trochę tego będzie. No patrz, jeszcze mi uciekła, ale dobra, wróciła na dobre tory. I cyk. Tą szczepę napina. Nie dziwię się. Typowo zawsze, gdy się ładowało turem, to były problemy, więc nie ma się co dziwić. To fajnie dopnąć, ale ona też nie chce współpracować ze mną. Ale co, chwytak czy belka? Dobra, to belka. Tam wiesz, to ręcznie sobie. Takie rzeczy już nie kombinujmy, bo przecież jeszcze sobie bardziej krzywdę porobimy niż to potrzebne. Sami dobrze wiemy, jak to wygląda. Mi zostało do owinięcia jeszcze 4 bele i będziemy mieli z głowy akcję o owijanie. Potem ogólnie chyba będę leciał z gnojowicą dalej.
troszeczkę może pozbieram. Zobaczę w ogóle, jak się to zbiera, więc tam se z parę belek zaraz pozbieram, tylko owinę już do końca. Będziesz mógł tak to odstawić owijarkę, a ja sobie tam chociaż parę. Ten beczkę, beczkę do przewozu kupujecie, czy nie? Jaką beczkę do czego? O, no, widzę od was do. Ta nasza beczka ma taką opcję. A. Bo tak już sprzedawałem tą gnojowicę tam, na tej starej biegazowni. Coca-Cola do sprzedaż. Więc tak samo będę chciał też dzisiaj i tak samo będę chciał ten kompost, sobie może tym kompostem bym dzisiaj porozlewał, więc trochę jazdy by było i... No i obo New Holland jest wolny. Tak jest. Jest do przyczepy, ale to nam się zaraz przepniesz. O, ogólnie jak teraz się to winie. Jezus. To przepniesz mi New Hollanda case. A teraz daj mi, ja sobie spróbuję troszeczkę przeładowywać. No to ogarnę. A ty... tak jak mówię, zmień, odstaw owijareczkę, case'a zamień z przyczepa i New Holland, a New Hollanda sobie wezmę do beczuszki. Ja sobie pojadę tutaj, nie wiem czy, ale patrzy na mnie bardzo mocno tabelka, żebym ją wziął. Zostało 30 tysięcy litrów jeszcze, śmiania, nie, już nie chcę wejść. Czy losy tam już masz zawiezione? No 50 ton już jest tam, więc śmiania. Dobra, kuro masz sypane? No 3 przyczepy zostały pełne prawie. Całkiem, to kuro jeszcze tam chce, 20 parę ton. Całkiem spoko to wygląda nawet, powiem. No fajnie. Tak? A co coś innego. Chyba nawet mniej zbugowany niż ten poprzedni. No i łatwiej też ładować, co nie? Tamten jednak się otwierał w bok, więc teraz muszę tylko pamiętać, w którą stronę się otwiera. O. Nie głupie. Podoba mnie się to. Jestem za. No, ogólnie ten odcinek bardzo ładnie leci. Jest. Szybko... Szybka zabawa z biogazownią na samym początku i te sianokosy zabrały dużo czasu, a chciałbym jeszcze dużo rzeczy w tym odcinku zrobić, tym bardziej jak najwięcej z biogazownią jednak, no bo czas leci, a w tym momencie dla nas czas to pieniądz, więc daj Boże, żeby jak najwięcej tam było. Też nie pamiętam, jakie tam są magazyny w środku, czyli ile biorą... 50, około 50 chyba były, co nie? Bo pamiętam, że słoma była... Nie, słoma 65 80, chyba była. Słoma chyba 170 może, no. No wiem, że... Wiem, że było coś koło tego... Tonka chyba 60, ale nie wiem. Nie, to sprawdzimy. Wiesz co, lepiej sobie podsuwać, tak mówię, ręcznie, niż przytulać się, przyciskać się i potem bugować, co nie? Ja jeszcze... Chodź, już się podczepić. Ja już sobie pojadę, nie, zostaw. Bo ja i tak tam muszę jechać, Więc ja jeszcze te parę belek tu... Możesz nawet gdzieś go bardziej przestawić na środek, bo... No coś mówię, coś mi tutaj nie halo. Za daleko. Ten, to możesz zostawić na przyczepach, Bronek, nie? Przewieziemy na następny odcinek te silosy z głównej gospy. Na tamtą. I wysypiemy wtedy wszystko już. Dobra. Później będziemy potrzebować. Dobra. Cyk. Muszę teraz tylko pamiętać, w którą stronę otwiera się ten chwytak, będzie gitara. Ale nie, podoba mi się ten chwytak. No, o wiele lepiej, taki bardziej funkcjonalniejszy niż ten poprzedni. Ta poprzednia wersja, no tak. Tam bardziej oryginalna wersja. Więc naprawdę szacun. Jeden plus nowości w tym farmingu, gdzie naprawdę ładnie to wygląda. Oś! Żeś to przepchnął teraz. Odrzuciła. Młode od stada. Dobra. Ja ostatnią kładę i oddaję ci, bo by jeszcze sporo innej roboty, a chciałbym 15 to zrobić. Ton jeszcze. Nie, po co go zgasiłem. Przepraszam cię serdecznie, ale rozrusznik mamy dobry, więc odpalaj mocno i zbieraj. I chyba zostawimy na przyczepie te bele. Niech one fermentują i potem porówna się, ile będziemy mieli tej kiszonki, to po pierwsze, gdy to wszystko zbierzesz, dowiemy się, ile mamy wtedy na pryzmach, więc w następnym odcinku tak to można by było, czy tam wyczyścić pryzmy, coś w ten deseń, zobaczymy. Najpierw chciałbym, żebyś to wszystko pozbierał, żebym miał wolnego tura,
bo na koniec jeszcze tego TMR-a bym ukręcił, więc teraz skupię się na tej gnojowicy. Wywiozę najpierw z dwie beczki, bo ogólnie mamy w ciul, mamy wręcz w ciul, czyli pełne tutaj, że tak wyrażę, opcje z gnojowicą. Option. I w jednej i drugiej oborze tej gnojowicy za dużo za dużo miejsca nie ma, więc chciałbym je powywozić już jak najszybciej, bo potem znów zapomniemy. Teraz takie pytanie ze 100 punktów. Tu trzeba będzie zrobić drogę z tamtej strony. Ten bizon nie wysypany do końca. Bo za dużo kręcenia będzie. To już to widzę. Bo fajnie by było jednak, jak najszybciej dojeżdżać, a w tym momencie tej drogi nie ma, ale jak skosimy soję, to zrobimy. Bo szkoda jednak gdzieś tam niszczyć teraz tą soję. Więc będziemy sobie latać naokoło. Daleko tym bardziej nie mamy, więc coś tam pozwiedzamy. Więc trzeba też to fajnie w najbliższym sezonie ogarnąć. No mega mnie to ciekawi, ale to jest jednak 500 000 kredytu prawie, żeby to spłacić. Bawiliśmy się z 300 000, gdzie traciliśmy no 1000, ciekawe równy 1000, jak dobrze pamiętam. Teraz tak, pytanie za 100 punktów. Tu się chyba oddaje gnojowice, a tam się przyjmuje kompost. Natomiast bieg zmieni to tak, to świetnie. Rozpocznij wyładunek, bardzo dobrze. I takowoż też się dzieje. Tak jak mówię, nie będziemy sprawdzać już tego obornika, bo jeżeli byśmy mieli sprzedawać, to tam jakąś cenę to się ogarnie. W tym momencie też szkoda czasu, żeby przewijać cały dzień, by takie rzeczy to sprawdzać. A tego obornika i tak musimy tu wywieźć, bo mamy naprawdę pełne pryzmy, więc nie ma opcji nawet. Ogólnie na pewno, gdy będę miał trochę więcej czasu, postaram się tutaj ogrodzić, bo gdy stawiałem, wyskakiwał mi cały czas błąd, że nie mogę postawić żadnego płota, żadnej bramy, nic a nic, więc też nie chciałem tracić na to czasu, tym bardziej, że nagrywamy dość, można powiedzieć, na zaś, bo Bronuś wyjeżdża, więc też chcemy jak najwięcej ponagrywać, więc i tak można tak powiedzieć, straciłem godzinę na dwa serwery do ogarnięcia, ale chciałem po prostu już w tym odcinku, żeby ta biegazownia stanęła, więc no, też chciałem stanąć na głowie, żeby jak najwięcej rzeczy tutaj zrobić. Teraz tak się zastanawiam, jakbym pojechał tędy, bo ja chciałbym tak z dwie beczki stąd wywieźć. Nawet zaraz sprawdzimy. Już wam pokazuję. Jak widzicie, samej gnojowicy na tamtej oborze, bo to pokazuje tamtą oborę, mamy 44 tysiące, więc tej gnojowicy trzeba będzie wylać w ciul, bo za, nie wiem, dwa dni przewinięcia będziemy mieli full tam. Tutaj fajnie wywiozłem teraz te dwie beczki, to nam się zrobiła, można tak powiedzieć, mniejsza połowa, czyli to, co uwielbiamy mówić. Tak, jak widzicie, za chwilę kolejne krowy. Myślę, że w tym sezonie jeszcze będziemy mieli 30? Jak nie? Nie wiem, 40. Rozmnażanie. Albo 30, albo 40 krów, jak teraz tak sobie liczę. Pojedziemy sobie tędy, zobaczyć, czy tutaj w ogóle, bo tu jest jakiś kawałek. A no jeszcze szerzej jakby było? Nieźle. Tutaj u sąsiada też fajny wyjazd. Można by było nawet tą drogę tutaj fajnie ogarnąć, bo o wiele szybciej to wygląda i lecimy od razu na tą drugą biegazownię, bo tam chciałbym odebrać swój kompost. Cyk, myk, fuk, no i wlewamy. Jak to u nas teraz wygląda? Czy mamy ogólnie jakieś misje? O proszę bardzo! Tego się nie spodziewałem. Ktoś ukradnie, czy co? Nie, ale mamy dwa kontrakty, gdzie musimy zawieźć belę na nasz biogaz. A masz? Tak, no bo biogaz plant 150. A tamta nie jest, tam na pewno się nie nazywa. Tam jest biogazownia, nazywa się. Więc z ciekawości to jest pole 112, a 80 to jest to zbugowane, jak dobrze pamiętam, bo to jest to małe. To na pewno tego nie biorę. Ale 112 tam było? A dobra, wiem, tam już robiłem raz. 112 gdzie to jest? Na górze.
A tu. To chyba nie jest zbugowane, więc to sobie przyjmiemy tam bardzo mocno. I nie jest zbugowane, bo 0% pokazuje, a zawsze tak to enter nam tutaj wyskakuje. Więc okej. Bardzo fajnie, że to tak wygląda teraz. W szoku będę, jak wszystkie teraz takie będą. Że tak wyrażę. Albo zrobili tak mądrze w Giantsi, że jeżeli my mamy już swój biogaz, to wtedy my będziemy u siebie mieć misję, a chłopaki będą mieli na tamtej głównej. To by było naprawdę plus. Przerabiać się, przerabia jedno i drugie, kompostu 50 litrów już dostalimy, więc jest gitar, ale my jedziemy na tamtą biogazownię. Zdążę, myślę, że zdążę takie rzeczy zrobić. Może nie dwie beczki, ale dla nas jak tam poładuje, to będziemy w kontakcie. To jest jedno, jak zrobisz, to będzie bajunia. Tak, jedną beczkę, a potem drugą nawet ty możesz jechać też odebrać i ogarnąć. Czy ja to słyszałem? Słyszałem jakieś dźwięki. Ale sąsiedzi nie koszą tu przecież koło domu. Czy kosicie? Nie, tam na domu. Nie, oni tam w ogóle. Sąsiedzi cały czas koszą. Bo, można tak powiedzieć, że kolejny odcinek kosicie tamten kawałek? Już skoszone mamy. Aha, no bo tak. Dość się zastanawiam, jak pamiętam ostatni raz, jak patrzyłem, to tam za dużo do skoszenia nie mieliście, dlatego trochę teraz byłem zszokowany, co tutaj się wyrabia. My sobie polecimy, mamy nadal u was podwykonawców, domyślam się, że nikt nam tego nie zabierał, więc będę mógł spokojnie odebrać swoją należność. I jak dobrze patrzyłem, chyba 10 tysięcy litrów ta beczka miała, więc dwa razy pojedziemy i będzie gitara. Teraz pytanie za 100 punktów, gdzie rozlewamy tą gnojowicę? I żeby też jak najbliżej było do dojazdu. Nie wiem, tak szczerze. Zostaje nam to koło domu i zostaje nam 26. Szóstka, więc to jest najgorsza droga, bo nie dość, że skręta, to jeszcze się muszę pilnować. No jedno i drugie, spory kawałek jazdy, więc nie wiem, czy się nie wrócę i nie zrobię koło domu. Jak chcesz. To spory kawałek. Tu jest mlekowita, to nie. Tu nie zjeżdżamy, no ten mi oczywiście wymusi, więc jedź, bo ja tu się muszę nadać, żebym się jakoś złamał. Tak, będę miał zebrane, ale fajnie zostawi. A, to już masz prawie zebrane, tak? Prawie, że. No to ładnie. Teraz pytanie, skąd tą gnojowicę odbierać, ale już chyba widzę skąd. I cyk, myk, fuch, tu jest znaczek. O, chyba chłopaki nam zabrali jednak, bo nie mogę odebrać. A chłopaki siedzą cicho. Nie. Mają, bo pomajnie siedzę. Czemu nie mogę gnojowicy odebrać? O, proszę bardzo, taki tur elegancki jest. Dziwne. Bym poprosił jednego z panów tutaj, który posiadają tą biogazownię. Bardzo mocno. Tych chłopaków nie ma, bo taka cisza się zrobiła. Działamy! To bym poprosił jednego tutaj, bo może ja nie mogę. Czego? Sobie napełnić tego. O, nie dziękuję napełnić. Serdecznie. Postęp. Bardzo miło z twojej strony. Beka. Beka ty. Jednak nawet podwykonawca sobie tego brać nie może. O, serdecznie dziękuję. I pozdrawiamy bardzo mocno. Jeszcze po jedną tutaj przyjedziemy, ale to później, żeby was już nie denerwować aż tak bardzo mocno. Więc cyk, myk, fuch, lecimy. Pierwsze wylewanie kompostu na serii sąsiedzi, bo myślę, że żaden z nas tego kompostu jeszcze nie wylewał, bo sąsiedzi mieli, jak dobrze pamiętam, 2000, czy tam 2500 na samym początku tego kompostu, zanim my weszliśmy ze swoją tutaj przeróbką kiszonki i gnojowicy, bo to nam się udało jedynie przerobić. Jak mikrofon mi się wyciszył, ja gadam no, i właśnie kurwa... Tak właśnie dziwnie, bo mega cisza, ja tutaj gadam do was, u was jedynie Bronek coś tam się... Ja chciałem kliknąć ręką, odezwał. Nie? A ja gadam do was cały czas, kurwa, i ty mi nie odpowiadasz teraz, bo mówię, że ja już lałem gnojowicę ostatnio z biogazowni. I ja ty nic, i zagadasz cały czas, mówię, dobra, chuj. No wiesz, no, jak się nikt do mnie nie odzywa, to zagadam, no co? Co nie, bo coś głośno ale... i się wyciszyłem i nie odciszyło mi później. Ale mega, tak właśnie, taka mega cisza, bo tak tutaj gadam, proszę, jednego, no, drugiego. No, tak mówię, i kurde, to ja na początku już... A ja, kurwa, ten, jestem w połowie biegnięcia, mówię, no już jestem, zaraz, nie? Jeszcze jak wyszedłem z silnika, to mówię, że muszę ten jednak w środku siedzieć, bo inaczej nie mogę napełniać, a ty nic. No ja tak patrzę, że... Tu, a najlepsze było, że zacząłeś napełniać, wyszłeś i przestało. Ale wróciłeś, bo już miałem krzyczeć z powrotem, no, ja że... gadałem.
Cały czas masakra, muszę jednak siedzieć w środku. Jednak chciałem, i tak teraz dopiero rzeczy... jak ty mówisz, że jeszcze nikt nie rozlewał ani razu i ja ci gadam, mówię, kurde, ty nie reagujesz, mówię, coś jest nie tak. No, nie, no właśnie to jest to, że już samo to, że u was była taka cisza, tylko Bronek się odezwał, to jest, to było dziwne, bo tak... jakby na początku myślałem, że wywaliło internet albo tobie, albo już mi też zaczyna, ale ta nas się odezwał, to było też, mówię, to coś jest nie halo. Ale... tam ci podczepi do tura. Łyżkę, bo będę chciał, może nie wiem, czy wyczyszczę tamtą pryzmicę, ale na pewno... Masz u nas tego spyta? Tak. Dobre. Bo tam bym chciał tej kiszoneczki dosypać, ale najpierw... Dobra, jak się zostawi, tam stoi. Gdzie? Nie widzę. No kurde, to jest jednak te staram się 80 bronek, to jest kurde bajka. To? Coś pięknego. Zobacz, jak mało ich jest na atak, to nie. A ile słomy było. Ale są brzydliwe. A. Nie wiem, ja jak już teraz tak... No wygląd jest dziwny, ale nie można mieć... Jak są na stojąco, to wyglądają źle, a jak mam już dużo, no tak... A ja mówię o dużych 180, że nie są aż tak cudowne, ale jak się je poukłada, jest fajnie. No i tak samo identycznie, jak się poukłada te okrągłe, pokazuje 137,5 tysiąca. O mój Jezu. Właśnie tak. Ale będziemy mieli. To tak, na pewno tą czyścimy do zera. Tu jest 9700, to wrzucimy, myślę, do tego. A tamtą całą pryzmicę wywozimy na biogaz. Bo no chyba zobaczymy. Chyba będzie nam się lepiej karmiło tymi okrągłymi, co nie? Wypierdzielił tą pryzmę u nas na gospie, a tam postawił większym po prostu. Też nie głupio, panie kolego. Tutaj mogą, bo coś nie wiem. Tu może być przejazd w końcu. W końcu przejazdówka, no. Tu masz łeb w tym momencie, no. Bo w tym momencie... Takie nowe by się przydały, te betonowe, bo to fajnie pasowało. No, w tym momencie to nie jest głupi pomysł, więc tamtą można by było wtedy sprzedać na biogaz, powiększyć tam akurat po żniwach soi, postawić duży beton. Gdzie tą przyczepę odprowadzić z belkami? Tutaj ten, koło łobory. Tam, gdzie już leżą. Tak, na nową oborę, tam gdzie leżą już te okrągłe, ale na razie je nie wyciągam, żeby się nie pomieszały. O Jezus. Nie, no fajny, ubiłeś, kurde, fest zestaw. Już sobie wyobrażam, jakbyśmy mieli sprzedawać słomę, ale teraz tak jak myślę, że i ta słoma jest do sprzedaży w biogazowni, to chyba będzie na biogazie sprzedawać, niż oddawać nie wiadomo gdzie, co nie? Bo cenowo wyjdziemy o wiele lepiej. Niciula. Ciężko ma. Szóstki nie ciula. Szóstki nie idzie wrzucić? I? O, proszę bardzo. No, czyli jednak czas na zmianę. Tak gadaliśmy, czas na zmianę. Że on sobie nie daje rady i nie widać go. Nie, no jest trochę tych belek jest. Jest dużo belek, ale no dobra. Ale woziliśmy bele o wielkości 200 iluś tysięcy. I żaden ciągnik nie miał z tym problemu. Tym bardziej, że no nie jest dopracowany. Z biegiem czasu zauważyliśmy, że nie jest dopracowany ten nasz cudowny case, bo jak sami teraz widzieliście, maska nie jest widoczna na jakimś odległości, z daleka widać sam silnik. Wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale jednak jak mamy jakieś serie, to też chcemy, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Nie zdał egzaminu, szkoda, bo jednak te case'y zawsze jak dla mnie zdawały egzamin. No ten niestety no nie udał się, więc będzie jakiś pewnie zamiennik za niego. I to w jak najszybszym czasie, żeby jeszcze coś z tego case'a zarobić, bo czym szybciej go też sprzedamy, tym mniej na nim stracimy. Fajnie, bo ja dojadę do końca, czyli zrobiłem, że się tak wyrażę, w tej nazad... Do case'a ci podczepię, nie? Tak. W tej nazad sobie to ogarnąłem i będzie git. Ty będziesz mógł lecieć na biogazownię tamtą dużą, żeby ogarnąć tą drugą beczkę i mieć też z głowy, żeby już tam też nie kręcić się. Jo. I będziesz mógł nawet wylać. Zrobimy parę minut dłuższy odcinek, bo chciałbym już typowo skupić się i tego jednego TMR-a ukręci, bo tyle zostaną. Jak tak sami widzicie z daleka, Tana zjechał i było widać tylko koła z jakimś tam silnikiem. A więc no to... Ja tak nie mam.
że ty masz ustawienia jakieś inne. Może też mam mniejszy, gdzieś tam mniejsze ustawienia, ale to tak być nie powinno, bo żaden inny ciągnik tak nie ma, tak? Żeby on znikał. Nawet nie wiem, czy chłopaki też w poprzednim odcinku tak nie gadali. Że ja też nie pasował, ale dobra, nie. Też tak dziwnie go widzieli pana Case'a, więc... Panie, ale nie siostry. Bo pamiętam, że żeśmy o jakichś takowych rzeczach dziwnych gadaliśmy. Wiesz co, było najlepsze, jakbyś z tamtej strony podjechał, ja bym ci podjechał tam, na ten wyjazd jakiś. Wiesz co, i tak będę musiał brać słomę, boże, przepraszam, słomę, siano, więc ja już sobie to ogarnę. Ty leć po gnojowice, tak. Leć po worki. Leć po worki, a i tak sobie już tu te ostatnie parę minut poogarnę. Mogim. Grunt, żebyśmy już mieli jak najwięcej zrobione. Chciałem w tym odcinku rozlać gnojowice, dziękować. Jak najwięcej, a i jeszcze przygotować pod rzepaki, ale wychodzi na to, że pod rzepaki będziemy przygotowywać w kolejnym odcinku, bo będziemy musieli w sierpniu. U nas najważniejsze, żniwa skończone, słoma można powiedzieć, że skończymy w następnym odcinku, bo tam zostało nam jedno małe pole, to mamy, można powiedzieć, zebrane i sprasowane. Więc spoko, poskupiamy się na następnym odcinku pod rzepaki, jazda i no i koszenie dalej, bo będzie już pszenica. No u nas na pewno będzie pszenica, myślę, że owiec też, ale najpierw jednak te rzepaki, tak, no bo to jest podstawa. Więc. Fajnie, że tutaj jest tak zróżnicowanie, że mamy i żniwa, i sianokosy, i siewy rzepaku, więc naprawdę mega to tutaj wygląda. Na pewno się nie nudzi. Tym bardziej, że zawsze możemy coś wymyślić, a nie tylko cały czas żniwa i żniwa. W tym momencie byśmy musieli kosić, chociaż my mamy te sianokosy, więc i tak jest ten plus. Naprawdę mega się cieszę, że poszliśmy ten krok do przodu i wzięliśmy tą biogazownię, bo ona naprawdę nam dużo tutaj da. Kurczę, dałem... To w pierwszym sezonie, czy będzie? Tak, no ja myślę, że zarobimy. No jeżeli nie zarobimy, no to lipa. Bo piszecie cały czas, że ja mam inne i dziwne myślenie na temat tej serii i że jak zawsze przegram. Nie wiem, dla mnie to, co ja sobie zawsze układam na seriach, to jest jedno. Tak samo było na Sąsiadach, gdzie graliśmy osobno. Ja chciałem się tam pobawić i dobrze się tam bawiłem na swoim SKR OPGR-ze. Tutaj gramy we dwoje, więc tutaj we dwoje też musimy myśleć razem, to po pierwsze, po drugie, gramy na innym poziomie trudności, jest o wiele ciężej, to po drugie, więc też trzeba myśleć z głową, żeby nie było, że nam zabraknie pieniędzy i cały sezon skrabić. Nic nie będziemy robić, więc no to też jest takie myślenie na przód bardziej, tak? Brunek. No? Zgrabić. No tak. To klina ci, czy nie? Czy będziesz pasował taki niezgrabiony? Klina zaraz zarawalny chyba. Mój jest obie. Na radę na znajomicę? A właśnie. Tak, to pole jest małe, więc chyba wiesz co. To masz, ale to jest chłopakom, można jedę chłopakom znajomicy na pewno. Chyba dobrze, postawiłem. Tutaj? Na samym początku, ten pierwszy wjazd. Przy... Kurczę, dziwnie, bo nie chce mi się naładowywać. A nie chce mi się teraz iść po wiaderko. Może jak siada bezko, widzisz to? Ja pierdziałem, serio. 1800, czy tu jest jeszcze? Na pewno, można powiedzieć, prawie dwie łyżki. Dobrze, mi kurwa, czekaj, bo mi zerwało tego. Zerwało połączenie. Ej, dziwne, pokazuje, że już nie ma tego. Kompostu. Aha! Dobra, nie dziwne. Tak jakby się wasz kompost już skończył i to czyta gra. No bo nic. Bo nie mogę już więcej nalać. Ale przecież full beczka już. To jak masz dawać więcej? Jo, aha, u mnie 96% było. A, nie, no tak, ja tak się zastanawiam, mówię, na jakim cudem tam... Pozdro. Jak wam jeszcze zostawiamy więcej, no bo u nas trochę to inaczej wyglądało. A reszta już jest wasza. A jedzie Brunek dzielnicowy. Jedzie dzielnicowy. Czemu? Nic mu się nie stanęło. Broketa zagrał. O Boże? Jakieś turbulencje Brunek ma chyba na drodze w ogóle. Oby nie. Oby tak nie było. Fajnie, będziemy mieli tu wyczyszczone cygny, kwuk i będziemy mogli ładnie to nakarmić nasze piękne krówki. Wręcz bym nawet powiedział do fulla. Bo nas nie dojedzie chyba. Wiesz co, ja bym tu Bronek chyba to zdrabił. Jo? Czemu? Może no. Jednak jeszcze Bronek? Nie, ale jak chcesz. Ale dobra, na razie... Jeszcze. Ale im oddaj dom. Jeszcze. Ja teraz idę po... Gdzie są te widły albo ten chwytak? Bo sumę, żeś wziął jeszcze?
Tak. A gdzie są widły albo... Ja w zimnym sumę, jak coś. No, kiszonki już nie. Kiszonki już nie, właśnie nie chcesz kiszonki. To już wysprzątamy już bardzo mocno. Boże, jak wleciał. Z tyłu. Zobacz, co tam, czy nie chcesz zgrabić tego. Jezu. Ten na światłach tutaj stoi. Kurde, uda mi się? To rozgryzło 80 godzin w tym w Holandzie, nie? Mój Jezu, 30, prawie 3. Dobra, wezmę chwytak, bo on jest pierwszy. Niestety, więc nie będę już teraz kombinował i wymyślał co innego. Obojętnie, co tam weźmiesz, to dobrze. Tak, no, chwytak był pierwszy, widły były drugie, no to tak trochę bez sensu. A my jeszcze w ogóle do Big Bugów ten. Przekładać, tak, no. Szkoda, że z niego nie korzystamy. Bo byłoby idealnie. Czy ja udam mi się to jakoś ładnie tak złapać? Jak bika za rogi. Aj, no już tak ładnie miałem. O! O to chodziło. Offroad. O to tutaj Polska walczy. Żeby zrobić pięknego TMR-a. I co, zgrabiasz bronek czy nie? Nie, na razie nie. No, to pomożesz mi belki zbierać? Tak. Ale fajnie, zbieracie belki. Fajnego tura macie. Zobacz, tu będzie gig. My już mamy fajnego TMR-a ukręconego. Moim zdaniem spoko by to wyglądało. Myślę, że możemy go nawet i tu wrzucić. Ale co by fajnie wyglądało? No stuk tam. Boże, tak daleko? O. Ale tam przecież mordo, to będzie z owsa jeszcze belki i ze to mi pszenicy. A, no jo. To ci chodziło? A tam, by, a tam jest las, belkę, bo my jeszcze to będziemy mieli sporo TMR-u z tego. A tu będziemy robić 150. Bo mało siana, mamy bardzo dużo kiszonki. Nie razem. Tej kiszonki musieliśmy mieć tyle. Nie wiem, ile nawet zabrało. Wręcz siana. Tam wiesz, mam szczepą się, ładność. Pojedzie nawet i tyle. Cofnął, można powiedzieć prawie za pierwszym. Cofaj. Cofaj, będzie słychać, co? Ty czekaj, kabinę. Zaczniemy robić od tamtej strony. Ładnie, pięknie, cudownie. Mamy... aż się zaklinowałem. TMR jest robiony, kręcony, karmiony, a my w takim bądź razie... a dużo tu nie potrzeba, bo tu gdzieś około... jeszcze 6-7 ton. Trzeba pamiętać, że wywozić jak najwięcej gnojowy i to przed przewinięciem, więc zaraz trzeba będzie jeszcze stąd wywieźć chociaż jedną beczuszkę do naszej pięknej biogazowni, gdzie już się pięknie produkuje 200 litrów kompostu, więc no, ciekawi mnie to, ile naprawdę zarobimy. Będzie niski. A w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję i piszcie w komentarzu, jak wam się podobało. I co macie na myśli na temat biogazowni, którą postawiliśmy i no troszeczkę zabuliliśmy. Na razie trzymajcie się, cześć. Cześć.